No i dobra, lecimy. Mamy już listopad. Pszczoły przygotowane, moim zdaniem bardzo dobrze do zimy. Leczenie warozy rozciągnąłem w tym roku dość długo i różne zabiegi robiłem. O tym opowiem w następnym, kolejnym odcinku. Dzisiaj taki, ja go nazwę, żebym znów zaciągnął, bo ciągle mi coś przeszkadzało, żeby powstawały następne odcinki. Także zapraszam. Tak wyglądają w tej chwili. Część uli mam już właśnie tak zblokowanych, czyli do siebie przytulone są te ściankami bocznymi te ule. Umożliwione to jest możliwe dzięki takiej konstrukcji daszka, jak tu widzicie. To na ten temat będą filmy na miodowej stolarni, jak takie daszki zrobić. Tutaj wentylacja jest taka, tutaj jest taka, no różnie to robiłem, mniejsza z tym. W każdym bądź razie zapraszam też na odcinki miodowej stolarni, które już niebawem. Tu jest fajna sytuacja, chciałem wam pokazać, bo jest tak. Te pszczółki uwiązały się po tej stronie. Po tej stronie, o. Widzicie, tu jest kłąb po tej stronie. I przykleiły się do drugiego kłębu, który jest w tej rodzinie. Tutaj nie mam powałki takiej jakiejś normalnej, tylko takie coś. I ten kłąb jest po tej stronie. O, nie wiem, czy to widać będzie. Cyk, czyli on zajmuje tutaj gdzieś tak, o. Tu, a ten tu. No i jakoś tam się ogrzewają. Tutaj jest minimalna przerwa, ale jest. Ale jakoś wyczuły, że tam jednak te ścianki są cieplejsze. No dobra, tu są takie otworki niby. Muszę tu po prostu wymienić tą powałkę, tam ma tędy lecieć, a tutaj ma też nie po całości jest ta folia, tylko ma tam gdzieś bokiem to wylatywać. Jestem w pasiece, już jest koniec października i mróz w nocy był, także dzisiaj sobie tutaj wymienię daszki i zobaczę, czy jak się uwiązały te kłęby. W tym roku zimuje to mniej więcej w ten sposób wszystko. Zobaczymy, dawno mnie tu nie było. O, daszka, mamy taki oto obraz, powałeczka tutaj otwarta. Z tyłu po prostu jest ten ciąg powietrza. Tutaj dałem im jakąś ramkę za zatwór. Oczyściły prawie, tak, można ją zabrać. No i tutaj jest taki oto zatworek. A tutaj są pszczółki. Co? Są. No wiszą gdzieś tam. Pokarm tu mają. No i tak to mniej więcej wygląda na dwóch korpusach. Wszędzie podobny schemat. Powałka w tym miejscu. Tutaj zatwór. I pszczoły. Tutaj akurat na sześciu ramkach. A to wszystko gdzieś bardzo tam głęboko sobie siedzi. No i tak ma być. Głęboko mają być. Uważam, że teraz był taki moment tutaj, kiedy było cały czas to ciepło w październiku i pszczoły tu latały po te wszystkie pyłki. Gorczyca była rozsiana tutaj w różnych miejscach. I dawna zaczęto tu u mnie obsiewać gorczycą jako poplon pola. Jest to nowość dla moich pszczółek, ponieważ o tej porze roku już tu nic się nie pojawiało do
zbiorów, a teraz proszę tułeczek. Tutaj chętnie jest. To spowodowało, że naprawdę te pszczoły latały, chodziły i tego pokarmu tutaj trochę zeszło. No tutaj to jakby pszczół nie było. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tam są, muszą być bardzo nisko. Cisza, spokój. Dawaj. Grabie, grabie. Sobie na grabie. A, sobie na grabie, to tak. Tak to w tej chwili wygląda. Mamy już listopad. Cisza, cisza, spokój w pasiece. Pszczółki sobie spokojnie czekają na zimę. Dzisiaj taki odcinek przejściowy, żeby tu w ogóle ruszyć, bo dawno nie było odcinków. Miałem sporo materiałów ponagrywanych, ale wiecie jak to jest. Pszczółki sobie spokojnie sobie siedzą, o. Także to podobnie wygląda w każdym ulu. Będzie następny odcinek związany z tym, że miałem niedawno taki wykład o zwalczaniu warozy i podsumowałem sobie wszystkie metody, które stosowałem i mam nadzieję, że taki odcinek powstanie właśnie z opisem tych różnych metod, które tutaj przez lata naprawdę były w tej pasiece stosowane. W tym roku dość skomplikowałem sobie sprawę z tą warozą, ale summa summarum wyszło to nieźle. Opowiem to w następnym odcinku. Zapraszam dzisiaj malowanie pszczółki. Byłem tutaj wymienić te daszki. Nigdzie nie specjalnie nie łaziłem po krzaczorach i dwa kleszcze. Ja pikona. No ładnie. No, jakie byki. Już tu łażą po mnie. Zobaczcie. Kurna, szok. To jest zwykły kleszcz, to nie jest jelenica.